Co się działo między 19 a 25 lipca, o tym powiem w tym filmie. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z podsumowania tygodnia, w którym przypomnimy sobie, co działo się przez ostatnie 7 dni. A nie przedłużając, przejdźmy już do podsumowania. W poprzedni wtorek, 21 lipca, wyszła oficjalna aktualizacja 1.38 dla Euro Truck Simulator 2, która zawiera m.in. takie nowości jak przebudowa miasta Lille, dodanie unikalnych budynków dla poszczególnych dealerów ciężarówek, pojawiły się 3 nowe trasy do dodatku Special Transport, dodano Renault Orange T do ruchu AI, dodano nową funkcję graficzną SSAO, poprawiono nawigację, usprawniono narzędzie do kolorowania naczep i ciężarówek i zupdate'owano silnik dźwiękowy F-Mod do najnowszej wersji 2.01.01. I oczywiście pojawiły się też inne nowości, więcej znajdziecie w część logu tej aktualizacji. Poznaliśmy datę końcową wydarzenia Cruising Idaho. Wydarzenie to potrwa jeszcze przez co najmniej 3 tygodnie do 16 sierpnia do godziny 23.59 czasu uniwersalnego. W ostatni piątek, 24 lipca, na blogu SCS Software pojawił się kolejny post z serii Under the Hood, w którym teraz przedstawiono proces budowania funkcjonalnych obiektów dla gier od SCS Software. Z informacji od SCS Software to by było na tyle, teraz przejdźmy do Community News. Poprzedni wtorek, 21 lipca, na blogu Promoc pojawiła się informacja na temat nowości, jakie pojawią się na terenach Polski w aktualizacji 2.50. W tej kolejnej większej aktualizacji duża część terenów Polski ma zostać odświeżona i przebudowana, natomiast z samego postu dowiedzieliśmy się o konkretnie 5 miastach i okolicach, jakie zostaną przebudowane i dopracowane. A są to m.in. Gdynia, Suwałki, Opole, Kielce i tereny na wschód i południowy wschód od Lublina. Dodatkowo pojawi się też nowe miasto, jakim jest Piotrków Trybunalski. W poprzednią niedzielę na fanpage'u Fikcyjnej Polski pojawiły się 4 nowe zdjęcia. A z serwera Discord Fikcyjnej Polski od Matamete możemy się dowiedzieć, że wersja 1.4 na wersję ETS-a 1.38 może pojawić się za niedługo. A w wersji 1.4 pojawi się kawałek Pomorza, dokładnie droga krajowa numer 22, odcinek Chojnice-Malbork, do którego będzie można się teleportować z Poznania. Dodatkowo pojawi się też fragment S5 i prawdopodobnie będzie to odcinek Rawicz-Wrocław. A jako wisienka na torcie mamy jeszcze takie zdjęcie, które ukazuje nam, że pojawią się też takie komunikaty w nawigacji w momencie, kiedy wjeżdżamy do poszczególnych województw lub też miast. Poprzednią sobotę na blogu TruckersMP pojawiła się informacja na temat konwoju dla patronów, który odbędzie się w następną niedzielę 2 sierpnia. Ale nie ma jeszcze informacji na temat nowej wersji multiplayera do wersji 1.38. Więc jeśli chcecie zagrać na multiplayerze, musicie cofnąć się do wersji 1.37. I z tych wszystkich informacji to było na tyle. Więcej się działo przy Community niż przy SCS-ie, ale jak wiemy, po takich imprezach i po wydaniu nowych dodatków SCS zazwyczaj ma potem labę i kilka dni ciszy. Także nic większego się nie działo, a jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!